kino 8D. No, a byłem w takim kinie raz na jakimś filmie. Furia, to było o czołgach. A, bardzo fajny super film. Taki trochę może już... I co, krzesła się trzęsły? Tak, i tak się jechało czołgiem i tak siedziałem na tej wieżyczce razem z Bradem Pittem i się przychylaliśmy, a jak strzelały strzały, to był taki tutaj świst powietrza przy uchu. Naprawdę? No. Wow. Nie, gdzie to było? To było w Warszawie, ale to... W kinie, w IMAX-ie. To było jakieś tak, jakieś 4D czy coś. 5D, 6D, było śmiesznie, 4D. Albo jakieś wybuchy, a tu cię coś smyra po nogach, już coś leci, jakieś odłamki. Dobrze, że nie strzelali do nas naprawdę, bo mogłoby się skończyć. No, ale mógłby się skończyć życie. Mógłby się skończyć właśnie. Seans. Zakończyliśmy seans. Seans. No dobrze. Seans wieczny. I tym miłym powitaniem, zachętą do konsumpcji kultury, rozpoczynamy nowy odcinek Ułomków. Pokój i dobro. Witajcie. I teraz powinien być jakiś podmuch. Tak, nie wiem, puśćcie sobie wiatraczek, coś takiego. Chociaż tu bryzy nie ma, ale tak raczej stoi jakiś powietrze. Jakiś fajerwerk można odpalić. No i co? No i co? No i odwołujemy wakacje. Nie mam wakacji. Ja nie mam wakacji, to prawda. Nie wiem, co będzie wakacje, ale w jakim sensie odwołujemy? No odwołujemy, no bo są różne takie powiedzonka, nie wiem, drogie dzieci, pamiętajcie, że wakacje są nie od Boga i od Kościoła, tylko z Bogiem i z Kościołem. No. A w ogóle... Ja mam takie wrażenie, że jeśli ktoś buduje swoją duchowość, żyje sakramentami, modli się codziennie, rozważa Słowo Boże, to w ogóle jakby nie wkłada tam takiego sformułowania jak wakacje. Nie ma tam takiego miejsca. Tak. Myślę, że to w sumie oczywiste. No oczywiste, a jednak no, co roku... Dobra, ty tego nie słyszysz, bo nie chodzisz do kościołów parafialnych. Ja nie chodzę do kościoła, proszę państwa. Ty tego nie słyszysz, bo nie chodzisz do kościoła. Mieszkam w kościele, śpię pod trzecią ławką. Co roku jednak my wierni to słyszymy to. O, zbliżają się wakacje, tak, pamiętajmy, że... Też to słyszałem, jak byłem malutki, chodziłem do kościoła. To były jeszcze czasy, kiedy chodziłem do kościoła. To też to słyszałem, że pamiętajcie, drogie dzieci, jak będziecie nad morzem. Myślę sobie, akurat, to były wczesne lata 90. Jeszcze nawet nie wiedziałem, że jest morze w Polsce. Nie, może wiedziałem to akurat. Rzeczywiście, bo od ciebie to strasznie daleko nad to morze. No jest daleko, to jest parę godzin. Ja przypominam, jestem z północno-wschodniego końca Polski. No dobrze, no to ile tam jest nad morzem? 4 godziny. No dobra, ale to nie jest Warszawa, no. Z Warszawy jest krócej. Co ty gadasz? No tak, teraz jest autostrada. Zium, dobra, no ale to chodzi o kilometry, nie o jakość asfaltu. No dobra, to mamy tyle samo może. Sprawdzę. Nie. Dobra. Sprawdzę to chyba nawet zaraz. No mów, a ja sprawdzę, czekaj, bo nie wytrzymam ciekawości teraz. Ja nie wiem, może by się to taka mapka pokazała i moja trasa nad morze, ja stąd tu, z Warszawy i z Mazur. Stąd tu. No ile masz kilometrów, mistrzu? Dobra, rozmawiajmy, ale... Bo to rozmawiajmy, teraz... no teraz ja muszę... Do Gdańska, ustalmy, że Gdańsk teraz. No proszę bardzo, Gdańsk. No, Zatoka to takie słabe morze. Nie, proszę się nie obrazić, jeśli ktoś jest z Gdańska. Poczekaj, samochodem. To... Patrzymy, uwaga. 341. Ty masz? Teraz, nie, tyle? Z Warszawy. Z Warszawy. Z Warszawy, no. A z mojej wioski. Ale nie, przepraszam, to nie jest wielkie. Fair, no bo Gdańsk będzie najbliżej, jeśli chodzi o morze. 274. Mam no, ale 80 km bliżej. Nie, uważam, że to nie jest miarodajne, dlatego, że chodzi o najkrótszą drogę nad morze. Dobra, no to jest bliżej, ale to jest granica z obwodem kaliningradzkim. No i świetnie, no i co z tego? Tam się nie da dojechać do morza. Da się. To jest taka miejscowość. Da się tam. Dobra, wróćmy do tego. Nowa Pasłęka. Ujście, to jest taka miejscowość blisko granicy. Ile? No bliżej. No ile? Dobra, nie wiem, tego sprawdzam teraz. 100? Nie, no co ty. No, wpisuję, uwaga. 145. Ale bliżej mam nad jeziorem. 200 km bliżej. A nad jeziorem tylko 2 km, no to po co? No to w ogóle. Nad morze. Aha, no bo okej, dobra, bo wy tam macie jeziorka, to nie potrzebujecie morza. Akurat moja wioska, która jest najstarszą wioską w tamtym regionie, nie była położona nad jeziorem. Nie wiem dlaczego. Do tej pory, ale to może było 800 lat temu. Nie. Może spłynęło. Może. Nawet rzeki nie ma blisko. Wróćmy do tematu. Jakie wakacje od Boga? Nie można zrobić wakacji od Boga. Że byłeś taki malutki i słyszałeś takie teksty. Tak, ale to wiesz, to jest po prostu kształtowanie takiej lękowej pobożności. To jest to szantaż, wiesz, ja bym to dzisiaj nazwał szantażem emocjonalnym pod tytułem: nie róbcie Panu Bogu tej przykrości, idźcie w niedzielę do kościoła, jak będziecie na wakacjach. Ale tak jak powiedziałeś, myślę, że to jest coś oczywistego, jak Jak chodzisz do kościoła i rozumiesz, po co tam chodzisz, to jakby w ogóle taki temat się nie zajmuje głowy. Jak ja byłem dzieciakiem, teraz moja taka historyjka, jak się podzielę, to może nie mieliśmy takiego problemu, że nie wiem, niedziela była zagrożona, bo po pierwsze nie jeździliśmy w takie miejsca, żeby nie było dostępu do kościoła. Bo niektórzy jeżdżą, no nie wiem, kurka, jak ktoś jedzie, dobra, w Egipt, nie wiem w sumie, jak dużo tam jest kościołów, no ale też nie gdzieś tam się da dojechać, no ale Maroko... No gdzieś, gdzie nie ma gdzieś, za bardzo... Tak, gdzieś zupełnie inna kultura i jakby Kościół jako wspólnota i kościoły jako budynki nie są takie powszechne, że nie jest aż tak blisko. No to rzeczywiście niedziela może być zagrożona. No, ale myśmy nie jeździli na takie wakacje. To po pierwsze. Po drugie, no, rodzice bardzo nas wychowywali blisko kościoła i w takim sznycie właśnie katolickim, więc... W ogóle to nie... Katolicki sznyt, dobre. Tak powinien się nazywać ten program nasz. Katolicki sznyt. Więc w ogóle nie było mowy, żeby nie pójść w niedzielę do kościoła. Pamiętam tylko, że ponieważ byłem ministrantem, a ksiądz nam mówił, jak jedziesz na wakacje, to bierzesz komrze ze sobą i tam w kościele też służysz. No i dla mnie to było stresujące, no bo są inne zwyczaje, jeśli chodzi o służbę liturgiczną. Tak. Jakieś, nie chcę mówić, że przepisy, no bo powinny być w sumie te same liturgiczne przepisy. Ale takie drobiażdżki. Tak, no, jest, tam, w innym momencie się dzwoni, inaczej się podchodzi, nie z tej strony, procesja do ołtarza jest tędy, nie tak jakbyśmy my to zrobili u nas w parafii i tak dalej. Więc nie za bardzo chciałem służyć gdzie indziej i rzeczywiście było to dla mnie takie... No pamiętam, miałem wyrzuty sumienia. Proszę, że... ale ty zobacz, to jest zupełnie inny poziom w ogóle problemu. Dla mnie to był duży problem, pamiętam. Chcesz o tym porozmawiać? Tak, poproszę terapię. Nie, ale rozumiem to troszkę, chociaż ja nie miałem nigdy tego problemu. Tak, bo tylko chodzi mi o to... w tym wieku to byłeś protestantem małym. Nie, w tym wieku jeszcze nie. Ja taki miałem etap tylko przed 18 rokiem życia. To w jednym z poprzednich odcinków, jak ktoś jest zainteresowany, to o tym opowiadam tak, trochę klikniecie bardziej. Tam, tak nad głową Szymona, to tam się pojawi właśnie link. Ale bardziej chodzi mi o to, że ten problem jakby jest związany z tym, że ty jesteś w tym kościele i jest dla ciebie oczywistą sprawą, że ty jesteś w czasie wakacji też na tej Eucharystii, a chodzi mi o to, o taki punkt wyjścia, że nie daj Boże, żeby pojechali na wakacje, bo przestaną chodzić do kościoła. No a to też nie jest prawda. Tak jak my mamy taki klasztorek malutki w Krynicy Morskiej. Normalnie tam w ciągu, poza sezonem jest 300 parafian. Ruch w kościele... 300 dusz. 300 dusz. Jest maleńki po prostu, bo to jest maleńka miejscowość. A kiedy jest sezon, no to jest po prostu potężna liczba ludzi i msze nie są nawet w kościele, bo kościół jest za mały, żeby ich pomieścić, tylko w takim, nie wiem, przy takim ołtarzu polowym, z takim amfiteatrem, bo to jest na stoku tej góry właściwie, na której jest położona jest krynica i tam jest pełno ludzi i oni są na wakacjach. Oni przychodzą tam w ramach swoich wakacji i taki ruch jest wszędzie w tych miejscowościach. My jesteśmy jeszcze jakimś narodem takim praktykującym mimo wszystko. W miarę. W miarę, tak. Chociaż no, jak statystyki pokazują, to jest to 30% około tych praktykujących katolików. No ale to jednak jest duża liczba. To widać, to w kościołach widać. Ja bym w ogóle tak wolał spojrzeć na wakacje, jeśli już mamy wprowadzać wakacje do duchowości, do praktyk religijnych, jako na szansę właśnie, nie wiem, jakiegoś pobudzenia duchowego, jakichś nowych wyzwań, rekolekcji. To było to też, tak mi się kojarzy, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat mojego życia tak właśnie wyglądały wakacje. Co roku jeździłem na oazy, zawsze te rekolekcje były i to było dla mnie bardzo ważne, jak to wiele osób mówi, tak się mówi właśnie, jadę ładować akumulatory, żeby mi na cały rok starczyło. No oczywiście, jeżeli ktoś pojedzie na oazę i potem będzie jechał na ten cały rok, to mu nie wystarczy. No tak. To paliwko się szybko dosyć kończy. I można się o tym brutalnie przekonać, jakby w zderzeniu z taką twardą rzeczywistością warszawską. Z każdą. No, pewnie. Myślę, że z każdą. Tak. No, tak. Ale jednak są to szanse i nie chodzi tutaj tylko o oazę, no bo przecież nie każdy do tej oazy należy i nie musi, bo przecież to nie jest jedyna droga do zbawienia, ale przecież jest mnóstwo rekolekcji jakichś ignacjańskich. Są pielgrzymki. Jest Golgota Młodych. Jest Golgota Młodych, zapraszam serdecznie. Jaki temat? Zapomniałem, a już mówię, odrzucony kamień. Ja żartuję, że zapomniałem. A czemu kamień nie odrzucony? Kamień odrzucony, ponieważ... Czy odrzucony kamień? Odrzucony kamień. Czy kamień odrzucony? Odrzucony kamień. To jest tytuł Golgoty tegorocznej. Wiadomo, chodzi o Chrystusa i chodzi o Kościół. Tak, widziałem plakat, taki Pan Jezus z zamazaną twarzą w ogóle. Tak, No bo taki mamy kontekst czasu dzisiejszego. Ja tak przynajmniej to z grupą braci, z grupą też naszych artystów medialnych, którzy te rzeczy tworzą, tak to widzimy, tak sobie rozmawiamy, że właśnie tak jest dzisiaj Kościół. Trochę zbaczam od tematu wakacyjnego, ale to tak... Nie, trochę nie. Tak mi się wydaje, że tak to wygląda po prostu, że my znamy figurę, bo tam na tym plakacie jest figura Chrystusa, serce, ale jakby twarzy, oblicza, czyli jakiejś też tożsamości i relacji, no nie mamy z tym zjawiskiem, że tak powiem, mówiąc o Kościele. Taki jest kontekst Kościoła dzisiaj w Polsce i zapraszamy młodych ludzi, zapraszamy bardzo młodych ludzi, żeby przyjechać do Serpelic i trochę zobaczyć tego Kościoła i posłuchać, co Kościół mówi sam o sobie. Nie z nagłówków z internetu, nie z tylko ciągłego mielenia z kolejnych skandali, tylko doświadczenia po prostu sakramentów i wspólnoty Kościoła, spotkania ze Słowem Bożym, misteriów. To jest Golgota Młodych. Dobra, znowu zaprosiłeś młodych ludzi. Zapraszam młodych ludzi. A co z tymi, którzy nie do końca są młodzi? Na przykład Panią Marię pozdrawiam bardzo serdecznie. Pani Mario, serdecznie pozdrawiam. Pani za wszystkie komentarze, łapki w górę i wszystko. Tak jak ktoś tam napisał, że jest psychofanem z Szymona, to my jesteśmy psychofanami Pani Marii. Zawsze jest komentarz, zawsze jest jakaś dobre słowo, odpowiedź, dobre słowo, naprawdę. Krytyka też jak jest potrzebna. Tak. No cóż, zauważ, że starsze osoby doskonale sobie radzą, ponieważ korzystają jak nikt w Polsce z oferty rekolekcji różnego rodzaju, również charyzmatycznych, co nie jest takie oczywiste, bo my czasami mamy tendencję widzieć w starszych osobach w Kościele jakiś taki, za przeproszeniem i z całym szacunkiem, ale no, tak się mówi, że to jakiś beton, że to ludzie, którzy po prostu nie da się z nimi rozmawiać i tak dalej. Beton lub moher. Lub moher właśnie, a okazuje się, że to są ludzie, którzy jeżdżą na pielgrzymki autokarowe gdzieś po sanktuariach Europy, że jeżdżą na rekolekcje w Polsce, charyzmatyczne rekolekcje, lekcje Divina, jeżdżą do Salwatorianów w Krakowie, jeżdżą na ignacjańskie, jeżdżą do Zawieżanek, jeżdżą po prostu, bo mają czas też na to, mają emerytury, mają trochę czasu. Dobra, nie galopuj z tym, bo tam z emerytury to ciężko na takie pielgrzymki pojechać. Jak ktoś chce, to znajdzie sposób. Proszę, ale wiesz, nie chodzi mi o to, że naprawdę widziałem wiele takich miejsc, gdzie właśnie starsze osoby były mega zaangażowane i z takimi doświadczeniami bardzo różnymi. Także ci ludzie są już często w kościołach i ich nie trzeba przekonywać, żeby oni byli w kościele i się formowali, bo sami tego szukają. Właśnie. I dlatego młodych zachęcam. Może ja mam też taki wiesz, target po prostu, młody człowiek, żeby, bo tak pracuję właściwie całe moje życie zakonne, ciągle jestem z młodymi ludźmi. Może to się zmieni niedługo już, powoli, jak ogłaszaliśmy ostatnio, dobiegam do wieku połowy życia. Dziadek Szymon. Pani Maria właśnie się z tego śmiała. Tak. No właśnie. Także wiesz, to są Szymon. Dzieciaczek taki z brodą, bobasek. Dobra, takie rzeczy. Coś, co mnie buduje, jeśli chodzi o okres wakacyjny, bo można by ponarzekać, że nie wiem, że kościoły są mniej otwarte, że tych nabożeństw jest mniej, czy takich okazji do rozwoju duchowego, ale jednak wielokrotnie widziałem właśnie w wakacje akcje takie, że ksiądz siedzi, dyżur tam, koledzy pojechali na urlop, on siedzi, akurat ma dyżur na parafii i robi a to kino, a to grilla z parafianami, a to jakieś coś chcę z młodzieżą. Jechać na takiego grilla. To swoją drogą. Musimy zrobić jakiegoś łomkowego grilla, nie wiem, tam powiemy, że słuchajcie, przyjeżdżajcie na Miodową. Chociaż na Miodową tam nie ma gdzie zrobić za bardzo, tam jest parking słabo. To na parkingu się słabo grilluje. Pojedziemy do Kordiana, do Józefowa. O, może Kordian nas w Józefowie przyjmie. Pozdrawiamy cię, Kordian, jeśli oglądasz. Tak jest. Zapraszamy cię do nas na imprezę u ciebie w domu. Imprezę naszą u ciebie na chacie. No ale kontynuuj, bo to ciekawe. Bo... Że to mnie buduje. Jeżeli ksiądz siedzi na parafii, nawet sam, bo jest okrojony skład, ale jednak robi coś więcej. To znaczy nie tylko, że odprawi mszę i zrobi dyżur w kancelarii, tylko no właśnie coś tam wymyśli. A to rowery. A jeszcze wiesz, są księża, to mi na przykład bardzo imponuje, że to są tacy duszpasterze i znam takich, którzy po prostu rezygnują ze swojego urlopu, z takiego czasu swojego odpoczynku. Czapki z głów. Rzeczywiście, bo to uważam to za bardzo złą sytuację i wzywam wszystkich odpowiedzialnych za to, żeby to mieli, którzy mają na to wpływ, żeby to się zmieniło, bo nie może być tak, że ksiądz po roku pracy w katechezie najczęściej poświęca swój urlop na kolejny wyjazd z młodzieżą, chociaż to kocha, bo dlatego poświęca, bo to po prostu to jest jego pasja i tym się zajmuje, bo jest duszpasterzem, no i to jest piękne, ale nie może robić tego kosztem czasu, który jest przeznaczony na jego odpoczynek, a są tacy, którzy tak robią I na przykład są takie obrazki, że gość idzie na pielgrzymkę, ksiądz, mówię gość, ale mam na myśli księdza, duszpasterza, bo to jest młodszy ode mnie albo w moim wieku. I on idzie na tą pielgrzymkę w ramach urlopu, ale na niedzielę i tak jeszcze wraca do parafii, albo już w sobotę, bo jest ślub, i niedzielę obstawia, i w niedzielę wraca wieczorem do grupy, gdzieś tam ileś kilometrów i idzie dalej z grupą do... Albo jedzie na oazę za chwilę. Albo jedzie na a oaza nie trwa 5 dni, tylko 3 tygodnie, więc no... No, nie przesadzaj. Te 15 dni. No to nie są 3 tygodnie? Ile to jest 3 tygodnie? 21. No ale jeszcze dojazd, wyjazd, no i tak dalej. Musi tam, no ale to i tak, wiesz, no to jest, uważam naprawdę za wielką ofiarę i to ale bardzo podziwiam. Bo ty mówisz, że nie może, ale właśnie może. To znaczy, że ten wymiar ofiary, którą księża składają w ten sposób ze swojego czasu, też jest bardzo ważny, no, bo tak często się kapłanom zarzuca, że no wy nie składacie żadnej ofiary, tak? W sensie takim, no, że składają ofiarę codziennie na ołtarzu pańskim, ale chodzi o to, że no, na tacę nie daje, tak? Mszy nie zamawia, no bo sobie sam odprawi. Ale chodzi o ofiarę właśnie tutaj ze swojego czasu, ze swoich sił i mnie zawsze to budowało. Znam takich wariatów, co właśnie jechali na turnus rekolekcji oazowych, potem szli jeszcze w sierpniu na pielgrzymkę i to co, gdzie ksiądz jeszcze wyjeżdża na urlop, no to był mój urlop. No tak, ja też takich znam i zawsze... W ogóle nie odpoczął, jest styrany na maksa, ale kocha to. No tak, no ja to rozumiem. Że tak i my kochamy takich kapłanów. No ja tak też, ja to znam z życia, że tak powiem, i swojego też, bo jak chcesz takie rzeczy robić, no to takim kosztem, znaczy to nie jest wtedy koszt, rzeczywiście masz rację, bo to jak jedziesz na taką oazę i jakby tam przeżywasz te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją razem z tą wspólnotą, czy właśnie te pielgrzymki, a to wszystko przypada na okres wakacyjny, nie? Ja jeszcze miałem taką okazję, że jak pracowałem wcześniej w duszpasterstwie powołań naszym, to jak jechałem w tym sezonie pielgrzymkowym, to dołączałem na przykład do grupy warszawskiej, wiedziałem mniej więcej, gdzie są w pobliżu kolejne grupy kapucyńskie i przeskakiwałem do innych pielgrzymek. I to było też fizycznie wykańczające, ale miałem okazję po prostu przejść, nie wiem, po jednym dniu z 4 pielgrzymkami z różnych części Polski. I 4 kandydatów do nowicjatu. No daj Boże, żeby tak było. Czasami tam gdzieś, rzeczywiście, no ja po to jeździłem, żeby mówić o powołaniu i zapraszać do zakonu. Taką miałem misję. I faktycznie tak było. No z Golgoty Młodych mamy też powołania na przykład właśnie bardziej już teraz. To są takie, no to trzeba robić po prostu. Jakby jak ktoś się tym zajmuje i rozumie sens tego wszystkiego, widzi sens, to jest gotowy do ofiary. Ale mimo wszystko taki ksiądz i tak powinien odpocząć, uważam. To już jest inny temat, ale to jest bardzo istotne. Także jest faktycznie to pojęcie wakacji bez Boga i tak dalej, to jest takie trochę abstrakcyjne, bo jak ktoś rzeczywiście się modli, to takich wakacji sobie nie będzie robił, a będzie szukał też możliwości pogłębienia tej relacji, a wakacje są dobrym czasem, czy urlopy, żeby to wykorzystywać. Bardzo dobrym. I tego wam, kochani, życzymy. Dziękujemy za to spotkanie i widzimy się jeszcze za tydzień.